Zalane przez sąsiada mieszkanie, zerwane podczas wichury dach, czy podtopienie domu w czasie letnich nawałnic to tylko kilka możliwych czarnych scenariuszy, które mogą dotknąć nasze nieruchomości. Okazuje się jednak, że często w procesie likwidacji powstałych uszkodzeń czyha na nas wiele pułapek, które mogą kosztować nas dosłownie dziesiątki tysięcy złotych. Gościem w studiu jest Marta Kapsul, ekspert od szkód na nieruchomościach w firmie HelpFind. Cześć Marta. Cześć Mikołaj, witam wszystkich widzów. Dlaczego jest nam potrzebne takie stanowisko jak ekspert od szkód na nieruchomościach? Mogłoby się wydawać, że towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo sumiennie realizują swoje zadania. Nic bardziej mylnego, ponieważ dla towarzystw ubezpieczeniowych często interes klienta jest niestety na ostatnim miejscu. A nazywając rzeczy po imieniu, towarzystwa zaniżają odszkodowania. Odpowiadając na Twoje pytanie, jako ekspert od szkód na nieruchomościach wraz z moim zespołem weryfikujemy odszkodowania wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe pod kątem zaniżeń i jeśli takie znajdziemy, to wypłacamy klientom dodatkowe pieniądze. W takim razie, jak często zdarzają się zaniżone odszkodowania po szkodach na nieruchomości? Z mojego doświadczenia oraz statystyk prowadzonych przez nas w HelpFind wynika, że w przypadku 9 na 10 wypłaconych odszkodowań mamy do czynienia z zaniżeniem. Czyli jeśli nasi widzowie wyciągną z szuflady pierwsze lepsze odszkodowanie za szkodę na nieruchomości, to prawdopodobnie z tym dokumentem dostaną od Was dodatkowe pieniądze? Tak, pod warunkiem, że od szkody nie minęły 3 lata, bo tyle wynosi okres przedawnienia się roszczeń ze szkody na mieniu. I tak naprawdę nie muszą klienci szukać w szufladach, bo ta dokumentacja najczęściej wysyłana jest mailowo. Decyzja ubezpieczyciela, bo to ten dokument mam na myśli, jest tylko podsumowaniem likwidacji szkody. Natomiast w procesie dochodzenia wyższego odszkodowania my występujemy do ubezpieczyciela o udostępnienie pełnej dokumentacji, na podstawie której dokonujemy wnikliwej analizy i szukamy tych czynników, które wpływają na zaniżenie odszkodowania. Okej, skoro o tym wspomniałaś, to może opowiedz o tym, w jaki sposób ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania. Jest wiele typów uszkodzeń, ale dla przykładu weźmy zerwany podczas wichury dach. W analizowanej przez nas ostatnio sprawie towarzystwo nie dość, że zaniżyło ilość roboczogodzin, to dodatkowo wzięli pod uwagę zbyt małą ilość metrów kwadratowych dachówki, która musiała zostać wymieniona. Jakby tego było mało, to jeszcze cena tej dachówki była w ich kosztorysie dużo poniżej średniej rynkowej. Ubezpieczyciele nie wypłacają także za utylizację zniszczonych materiałów czy ustawienie rusztowania, co jest często niezbędne, a niestety bardzo kosztowne. Zdarzają się także sprawy, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe niejasno określa zużycie techniczne budynku podczas zawierania polisy ubezpieczeniowej, a później przy szkodzie odejmują 50% wartości kosztorysu. Wspomniałaś o zerwanym dachu. No jest to sprawa raczej dużego kalibru. A co w przypadku na przykład zacieku na ścianie, bo zalał nas sąsiad? Czy w takim przypadku też możemy spodziewać się zaniżonego odszkodowania? Tak. W przypadku praktycznie każdego typu uszkodzeń na nieruchomości możliwe jest, że nasze odszkodowanie zostało zaniżone. Wspomniałeś o zacieku na ścianie. W takim przypadku należy problem rozpatrzyć praktycznie z perspektywy całego pomieszczenia. Bo może się wydawać, że jest to mała szkoda. My Polacy nauczeni jesteśmy, że samodzielnie zamalujemy fragment ściany czy sufitu i cieszymy się, że wypłaconych przez towarzystwo środków starczyło na naprawę. W rzeczywistości jednak towarzystwo powinno wycenić szkodę zgodnie ze sztuką budowlaną i wziąć pod uwagę szerszy zakres prac. Na przykład skucia tynku, osuszania pomieszczenia przez kilka dni, a następnie położenia nowej warstwy tynku w gładzi, a na końcu pomalowania całego pomieszczenia. I to generuje bardzo duże koszty. A tak naprawdę ostatnią rzeczą, którą chcemy, jest zamalowanie zacieku wraz z wilgocią pod spodem. To prosta droga do rozwoju grzybów i pleśni na naszych ścianach, a co za tym idzie, prosta droga do powodowanych przez nie chorób. W takim razie, jakie są najczęstsze szkody, z którymi spotykasz się w trakcie swojej pracy? Numerem jeden od samego początku są niestety zalania, co pewnie nikogo nie dziwi. Codziennie zgłaszają się do nas klienci zalani przez sąsiadów z góry czy niszczalność dachu. Latem w Polsce po nawałnicach o wodę w piwnicy czy garażu też nie trudno, a i w domach często zdarzają się awarie instalacji wodnej czy pęknięte wężyki, pralki lub zmywarki. Jakich pieniędzy możemy się spodziewać, jeśli nasze odszkodowanie za szkodę na nieruchomości zostało zaniżone? To zależy od wielu czynników, takich jak wielkość szkody, metraż, zapisy i warunki w polisie, stan nieruchomości przed szkodą. Wypłaty zaczynają się od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych.
Średnio wypłacana przez nas kwota to około 6 tysięcy złotych. Każda osoba, która otrzymała odszkodowanie za szkodę na nieruchomości, może sprawdzić u nas bezpłatnie, czy wystąpiło zaniżenie i jaką dodatkową kwotę może otrzymać. A kiedy klient może spodziewać się wypłaty od Was tych dodatkowych pieniędzy? Działamy w oparciu o sesję wierzytelności. Oznacza to, że klient otrzymuje od nas pieniądze z góry, zazwyczaj w ciągu kilku dni od zawarcia umowy. My natomiast przejmujemy roszczenie klienta względem towarzystwa i na podstawie zawartej cesji walczymy z towarzystwem o środki, często na drodze sądowej. Oczywiście klienta już to nie interesuje, bo przestał być stroną sporu. Tutaj podkreślę, że klient dostaje od nas dodatkowe środki poza tym, co wypłacił mu już ubezpieczyciel. Nie ma tutaj ryzyka straty, a korzystając z naszej usługi, klient może wyłącznie zyskać. Upraszczając, klient po prostu sprzedaje Wam tą szkodę, tak? Dokładnie tak. Jest to w 100% bezpieczna transakcja, która jest standardowym działaniem, między innymi na rynku odszkodowań. Jaka byłaby jedna rada, którą dałabyś wszystkim poszkodowanym, których spotkała szkoda na nieruchomości? Każda osoba, której dom czy mieszkanie ucierpiało w obojętnie jakiej sytuacji, powinna sprawdzić, czy otrzymane odszkodowanie nie było zaniżone. Tym bardziej, że to nic nie kosztuje. Wystarczy zgłosić się do nas, a nasi rzeczoznawcy bezpłatnie sprawdzą, czy ubezpieczyciel zaniżył wypłacone odszkodowanie, a HelpFind wypłaci dodatkowe środki, jeśli odszkodowanie okaże się zaniżone. Dziękuję za spotkanie, a Was zachęcam do tego, aby sprawdzać swoje odszkodowanie. Dziękuję.